A witajcie, dotarliśmy do centrum Kolding. A samo centrum to tak naprawdę właśnie jezioro i wszystkie atrakcje, które znajdują się dookoła niego. Przede wszystkim główną jakby atrakcją jest sam zamek w Kolding oraz otaczające go budynki, gdzie znajdują się różnego typu muzea. Oraz z tego, co przeczytaliśmy, w dzisiaj i jutro znajduje się jakieś targowisko czy coś w tym stylu. Z drugiej strony natomiast znajdują się jakieś sklepy, jakieś centra handlowe, no i ogólnie jakieś oczywiście restauracje. Z ciekawostek, jakie nas tu spotkały, był parking, a mianowicie mamy parking, który ma powiedzmy 3 alejki do parkowania, z czego z 3 alejek tylko jedna jest płatna. Takie coś jakby troszeczkę innego niż u nas. U nas jest, prawda, albo parking płatny, albo bezpłatny. Tutaj natomiast jeden parking potrafi być w połowie płatny, a w połowie bezpłatny. No nic, to ruszamy dalej. Dotarliśmy do Podzamcza, a raczej na wzgórzu, na którym się tutaj znajduje właśnie zamek. Przed nami znajduje się samo wejście do zamku. Natomiast tutaj po lewej widać zabudowę miejską. Co ciekawe, ogólnie całe miasteczko jest mniej więcej w tym stylu, czyli czerwona cegła, maksymalnie 3-4 piętra. Nie ma tu żadnych wieżowców ani innych rzeczy. A tutaj z drugiej strony widzimy jeziorko. Niestety brama miejska jest zamknięta, więc tylko przez kratę.